No proszę Państwa, no, walczymy z zespołem, który jest czołówką świata, także to z pełnym szacunkiem i z pełnym uznaniem należy oddać temu zespołowi, a muszę tak samo własny zespół pochwalić, że tą walkę podjął. Ja tak myślę, to bardzo ciężko dla zawodników po meczu z Rainer Löwenem ma 100% koncentrację. No, ja bardzo zadowolony, oni bardzo dobrze grali. Może być pierwsze 15 minut to nie było bardzo dobre piłkarzy, no później 45 minut my widzieli dobry, kwalitetny piłkarzy. We played relaxed, and I think that's the most important. And Kielce wasn't; they were still warming up. So in the end, it was obvious. Kielce is two steps up for our team, and they have very, very good team. It's very good motivation play against this player and against this team. We need to prepare for play out and nothing more. Wiadomo, każdy sportowiec przyjeżdża walczyć o punkty. My też tak przyjechaliśmy z bojowym nastawieniem. Skończyło się tak, jak widzieliśmy, ale no, z mistrzem Polski i uczestnikiem Ligi Mistrzów no tylko możemy się od nich uczyć, nic więcej. Wygraliśmy, cieszymy się ze zwycięstwa i koncentrujemy się na następnym spotkaniu. Dziś w przerwie spotkania mieliśmy niezwykle miłą uroczystość. Mogliśmy uhonorować zdobywców brązowych medali, znaczy drużynę juniorów, która pod wodzą Pawła Tetelewskiego wywalczyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów rozgrywanych w Obornikach Wielkopolski. Myślę, że to potwierdziło, że praca, którą wykonał trener Tetelewski, przyniosła rezultaty i zdobyliśmy brązowy medal. A przypomnę, że po bardzo dobrej walce w półfinale z mistrzem Polski, przyszłym mistrzem Polski Kwidzynem. I to świadczy o tym, że ci chłopcy wykonali dużą pracę i ambicje wykazali, dużą umiejętności sportowe. Tak, bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy też w tej klasie wiekowej medal. W finale jest tak, że część tych chłopaków 9-5 odchodzi, tak już Rafał na przykład odszedł do Piotrkowa. Mam nadzieję, że po tym wypożyczeniu wróci tutaj i może tu dostanie szansę. Przychodzi następny rocznik 9-7, który myślę w tym roku też powalczy pod wodzą Rafała Bernackiego o medale, bo to jest też fajny rocznik i na nowo będziemy próbować coś robić razem z rocznikiem 9-6-9-7. Dla mnie to jest pierwszy medal. Chłopaki niektórzy mieli już tutaj styczność z medalem złotym juniorów, młodszych, ale no jest to niebywałe wrażenie jak na pierwszy raz. No. Dużo w ogóle się tego nie spodziewałem, tego sukcesu, tak? Pojechaliśmy tam w ogóle nie wskazywani w gronie faworytów, udało nam się. No a to wyróżnienie indywidualne również miło przyjąłem i bardzo się z tego cieszę. Medal jest brązowy. Chcielibyśmy jak najwięcej takich medali w rocznikach młodzieżowych i mam nadzieję, że pan Tetelewski to będzie jedna taka początek juniorskich sukcesów.